lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mógłbyś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie otoczy, ale ciało słabe. Odszedł znowu i pomodlił się, wypowiadając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były zmorzone snem i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć, nadeszła godzina. Oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto blisko jest mój zdrajca. Z listu konferencji biskupów polskich: Wezwanie wstańcie, chodźmy, skierowane przez Chrystusa chodziło się we świątku apostołów, bo świadectwo jego odwagi, jedności i wiadomości o przyjęcie kielichu męki. Przegnienie w pragnieniu wolnym świętego Ojca zrodziło się podczas wewnętrznej walki, którą stoczono w obliczu. Dam i strach, które z jednym miejscu czekające na samotność i cierpienia, zostało pokonane w czasie modlitwy Ojca. Dzięki wzajemnej miłości Ojca i Syna od modlitwy rodzi się to upanie. Jezus wyraził w ten sposób, iż modlitwa czuje z naszej słabości miejsce działania dla Boga. Obrony wolności i religii przez ostatnie 200 lat znaczenie tego.
zorganizowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej. Powstania zwykle dążyły do uzyskania niepodległości państwa, autonomii, obszaru, a także obrony wartości religijnych. 1794. Powstanie Kościuszkowskie, insurekcja Kościuszkowska, polskie powstanie przeciw Rosji i Gruzom. 1806. Powstanie Wielkopolskie z 1806 roku, powstanie przeciw Gruzom. 1830-1831. Powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska, polskie powstanie narodowe przeciw Rosji. 1846. Powstanie krakowskie, jedyny polski zryw narodowo-wyzwoleńczy wymierzony przeciw polskim okupantom, jednocześnie Rosji, Prusom i Austrii. 1863-1865. Powstanie styczniowe, polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu. 1918-1919. Powstanie Wielkopolskie, zbrojne wystąpienie polskich mieszkańców Wielkopolski przeciwko Niemcom. 1919. Powstanie Sejmerskie, powstanie zorganizowane przeciw litewskiej administracji na Sejmem Szczytnie w obronie granicy Polski. 1919-1921. Powstania Śląskie, trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, jakie miały miejsce między ludnością polską i niemiecką. 1944. Powstanie Warszawskie, wystąpienie zbrojne przeciwko Niemcom w czasie okupacji II wojny światowej. Thank you.
Stańcie, chodźcie, papież Polak, miejscu mamy, w ten sposób proroka towarzyszyło dwustu krajów na wszystkie kontynenty świata. Znając swój naród, znając cierpienia i śniadanie wynikające z naszych narodowych władz, znając zniewolenia, jakie narody sąsiednie zdały w ciągu historii, przyjmował zaproszenia i powracał do miłowanej ojczyzny, aby wspierać polski Kościół, wybudować jedność pośród nas Polaków, umacniać w nadziei serca rodaków, uczył kochać to trudne dziedzictwo ojczystej historii. Prowadził nas do Bożej Matki, który zawierzył swoje kapłaństwo usługi kobiecej. Totus tuum pus. Stańcie. Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. Jan Paweł II jako papież pielgrzymował do Ojczyzny 8 razy. Oto kolejne lata, w których Jan Paweł II odwiedza Polskę. Pierwsza pielgrzymka od 2 do 10 czerwca 1979 roku. Pielgrzymka przebiegała pod pasem Gaudium Mater Domum, to znaczy Ciesz się Matką Polską. Druga pielgrzymka od 16 do 23 czerwca 1983 roku. Pielgrzymka przebiegała pod pasem Ukończonym Polską do Czerwonego. W 1983 roku papież odwiedził 8 miast. Podczas pielgrzymki Jan Paweł II dokonał 3 beatyfikacji. Poznaniu uczuł jest w Polskiej na prawdę na Boniach za Marta Kronowskiego i Rafała Gajdowskiego. Na jasnej górze złożył zagrożony pas, który miał na sobie w tym zamoku 6 maja 1981 roku. Trzecia pielgrzymka od 8 do 14 czerwca 1987 roku. Pielgrzymka przebiegała pod lasem do końca i kumulował. Papież odwiedził 10 miast. Jeden z głównych celów pielgrzymki był udział papieża w drugim krajowym kongresie eucharystycznym. Papież zainaugurował go 8 czerwca mszą świętą i pomimo kościele wszystkich świętych w Warszawie. Jan Paweł II dokonał też kupna ratyfikacji 9 czerwca w Tarnowie. Ratyfikowana została Karolina Gustuna. Zaś 14 czerwca w Warszawie biskup Michał Kobrał. Uroczysta Eucharystia w Warszawie kończyła zarazem drugi krajowy kongres. Czwarta pielgrzymka od 1 do 9 czerwca, od 16 do 30 sierpnia 1991 roku. Pielgrzymka przebiegała w dwóch etapach pod hasłem Bogu dziękujcie, ducha nikaście. W pierwszym etapie podróży apostolskiej Jan Paweł II odwiedził 12 miast. Zainaugurował też drugi okręg polski samotny radny i dokonał beatyfikacji biskupa Józefa Salustiana Felczara, matki Bogusława Wygara, ojca Rafała Kalińskiego i Anieli Kalotów. W tym etapie wizyty Jan Paweł II odwiedził 4 miasta. Drugim celem jego wizyty było przełączenie obchodą 6 Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie. Piąta pielgrzymka 22 maja 1992 roku. Była to najkrótsza i nieoficjalna wizyta życia w Polsce. Trwała zaledwie 1 dzień. Jan Paweł II przyjechał 22 maja 1995 roku z pielgrzymką do miejsca urodzenia Jana Sarkanda, którego odprowadził znowu dzień wcześniej podczas pielgrzymki do Czech. Hasło wizyty w Polsce brzmiało: złoto wiązy ciężej. Ojciec Święty odwiedził wówczas skorpion i wersję białą i żółtą. Szósta pielgrzymka od 31 maja do 10 czerwca 1997 roku. Przybiegała pod hasłem Chrystus trwała i jesienia wieki. W czasie pielgrzymki Ojciec Święty uczestniczył m.in. w europejskich obchodach tysiąclecia śmierci świętego Wojciecha i 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dokonał też kanonizacji świętej Jadwigi Królowej. W 1997 roku papież odwiedził 12 miast. Podczas pielgrzymki w 1997 roku miał miejsce dwie beatyfikacje, obie dokonane podczas mszy świętej 6 czerwca w Zakopanem, Matki Bernadyny Jabłońskiej i Matki Marii Karłowskiej. Siódma pielgrzymka od 5 do 17 czerwca 1999 roku. Jej hasło
beatyfikacji. Podczas konferencji na placu Wielkiego w Warszawie beatyfikowała Regina Wrocławie, Gminę Wojewódzkiego oraz 108 męczenników uczestników II wojny światowej. Również w kolejce beatyfikowała Stefana Wincentego Krajewskiego. Usługę przybrał od 16 do 19 sierpnia 2002 roku. Bóg bogaty w miłosierdzie. Takie było bardzo ostatnie pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Jan Paweł II odwiedził wówczas Kraków od 16 do 18 sierpnia, Kalwarię Dużynowską 17 sierpnia. Głównym celem pielgrzymki było poświęcenie sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Wschodniej Górce, miejsca, gdzie spotkają najbliższej apostołów Bożego Miłosierdzia świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Jan Paweł II podczas mszy świętej na krakowskich Łodziach dokonał też czterech beatyfikacji: arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Krajewskiego, księdza Jana Malickiego, księdza Jana Malickiego, matki, żydki i siostry Franciszek Boże. Słowa te zaowocowały przekonaniu świadomości Polaków,
Dziewczynka z 1979 roku przeżywana w Polsce, prawdę matę Polonę, odnowiła narodową wspólnotę. Przypomniała także o roli miarę kościoła w dziejach Polski. Znamienne były długie owacje, zaakredytowana treść My chcemy Boga. Podczas chwili na placu zwycięstwa jako odpowiedź na słowa Ojca Świętego. Chrystusa nie można wyłączyć z biegu człowieka w jakim miejscu ziemi. W jakimkolwiek miejscu ziemi. Szczególną rolę w dziejach kościoła i narodu odegrał w owym czasie Syna Boży, Stefan Wyszyński. Niezłomna postawa wiary w prawie tysiąclecia, zakorzeniona w całkowitym zaufaniu Marii. Dawała siłę wierzącym. Dzięki niej trwali przy Bogu i stawiali opór wrogiej ideologii komunizmu, który prowadził brutalną walkę z Kościołem. Dawna Polski wiesz królową Marię, matkę męską wierzchnię. Pierwszy proboszcz.